tym, którym nikt nigdy prezentów nie daje. Jeśli są z tyłu, pan, który wymyślił to wszystko w 97 roku na kapitule zwyczajnej w Gniewie, rzucił pomysł, bo z bratwem już tu przyjeżdżamy. Jacek Szymański, czyli Król Jagiełło, klaski. Patyka, bo tak prawdę powiedziawszy, bez tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają wspaniale się bawić i reprezentować, ani bez udziału gminy i władz wyższych, które walczą i z nami cały czas to robią, wkładają niesamowity trud, i bez was, kochana publiczności, tutaj nie byłoby tak wspaniale. Dziękuję wam również. Brawa, brawa. Kolejny bliski memu sercu jest szanowny adwersarz królewski, czyli Jarek Sluczyński, Jarosław ze Sluczyna, Kontur Gniewski. Szapoda, dziękuję za to, za wszystko. I ten, który w tej chwili po raz pierwszy od dobrych 15 lat na Grunwaldzie, zobaczyłem go w stroju. W stroju rycerskim zazwyczaj można poznać go po stroju i w cywilnym i plakietce organizatora. Krzysztof Górecki! I jako rzekłem, słuchajcie, ja chciałem od siebie, ale myślę, że w imieniu całego rycerstwa, wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, wam podziękować. Osobiście zrobiłem dla was bardzo bogate, zdobione pasy. Każdy będzie miał swój. Nic bym nie zrobił bez Łukasza Lewandowskiego, Lori Factor, który pomógł mi w tym dziele. Dwa pasy po prostu są okute przez Łukasza. We dwóch, on tylko usłyszał, jaka jest idea, bo był to mój pomysł, on tylko usłyszał, jaka jest idea, od razu bez żadnego mrugnięcia powieką, dawaj pasy, okujemy. Królowa wręcza, zaczynamy od pasa czerwonego dla króla. Jacku, mawiają, że jak król Jagiełło spytków nie nosił, ale mówili też, żeby przeczytą, dlatego masz imię Jezu Chrysta tutaj, wytłoczone kropkowo. Słuchajcie, to moje bezsenne noce. Jarek Sluczyński, ponieważ jest wielkim mistrzem zakonu Marii Panny i na pewno wie i umie, ale na całej długości paska masz wytłoczone całą modlitwę Zlewasz Maria po łacinie. Ave Maria, gracia plena. I trzeci dla Krzysia Góreckiego, ponieważ w różnych innych produkcjach również bywa wielkim mistrzem, też powinien być, i tutaj taki jak w pasku Jacka okucia zrobił Marchewa, czyli Łukasz Lewandowski, ty masz tutaj po tych wszystkich krzyżykach napisane, że Christ ist erstanden. Dziękuję wam, panowie, dziękuję wam osobiście za 20 lat przygody, a znamy się wszyscy jeszcze dłużej. Słuchajcie, wielkie oklaski. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. I jeszcze mała dyktoryjka. W momencie, kiedy robiłem te pasy kilka tygodni temu, w jakiejś zupełnie innej sprawie zadzwonił do mnie Krzysiek Górecki i mówi, że tam rozmawialiśmy i rozmawialiśmy też o nagrodach, które ja daję, żeby tam zapisać. I tak w którymś momencie, a mi to nikt nie chce dać nagrody. A ja już miałem ten pasek gotowy i się szczypałem w tyłek, żeby ci nie powiedzieć. Dziękuję. Uwaga, uwaga. Wręczamy nagrody. Kartka, proszę.
wywitamy na turnieju pochówkowym Piątek Bochunkowej. Przepraszam za mój szlak z baryton, prowadzę od wczoraj, krzyczę od niedzieli. Powitajcie, słuchajcie, wszystkich walczących, którzy tam z tyłu się przygotowują. Czy jest tu jakaś publiczność? Halo? To teraz ja poproszę was o pomoc, dobrze? Ponieważ ja się będę kłaniał loży dam, a państwo biją oklaski. Loża dam w składzie tegorocznego Lady Izabela, Lady Miriam oraz królowa Roma. Oklaski. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważna instytucja na Gnowaldzie. Tym razem zrobimy troszeczkę inaczej z konferansjerką, ponieważ jak słychać, już troszeczkę dało mi się w kość tutejsze gnowaldzkie powietrze. Będzie mnie wspomagał anielski głos. Monisz, odezwiesz się? Dobry, witam. Oklaski dla Monisz. Monisz nie widać, ale będzie Monisz słychać. Dodatkowo Monika, proszę państwa, będzie czuwała tutaj nad kolejnością grup. Jestem czujna jak ważka. Znaczy, ja myślę... kilka ogłoszeń jeszcze dla zawodników, bo oni się bardzo niecierpliwią. Nie lubią nie wiedzieć, co się dzieje. Także wszystkim zawodnikom przypominam, że turniej odbywa się na zasadach HMB. Wszyscy doskonale znacie te regulaminy. Jestem o tym przekonana. Pierwsza walka. Przypominam też, że jest jedna grupa. W grupie jest 7 drużyn. Walczycie każdy z każdym. Pierwsza walka to Aina Bera kontra Sierotki. Kolejna walka to KS Rycerz kontra Lwy Lublina. Kogo tam dalej mamy? A później będzie. Proszę państwa, to myślę, że co, powoli mamy rycerzy. Pierwsza piątka już jest. Czekamy na drugą piątkę. Ja w międzyczasie państwu doniosę uprzejmie, że turniej Piątek tak naprawdę nieoficjalnie jest od ponad 10 lat już rozgrywany. Kiedyś gdzieś tam na polu chłopaki bawili się mocno. Wchodzi druga piątka, słuchajcie, proszę państwa. No, tak. I jeszcze troszeczkę, Mam do państwa pytanie i proszę o głośną odpowiedź, tak lub nie. Czy jest wam ciepło? Przeważa tak. A teraz wyobraźcie sobie, że macie na sobie grube pikowańce. Do tego jeszcze kilkanaście do kilkudziesięciu kilogramów stali na grzbiecie. Wyobraźcie sobie, jak im jest gorąco i jak oni w tym momencie się czują. I robią to między innymi dla was. Wielkie brawa! To jeszcze kilka ogłoszeń z mojej strony. Leżycie na ziemi, leżcie w taki sposób, żeby sędziowie na 100% wiedzieli, że nic wam nie jest i nie potrzebujecie medyka. Dzięki. Czyli podwieramy się łokciem albo coś takiego i tak dalej. O tym, że nie należy walić w kark, chyba nie muszę przypominać. Już. Brawo! Sprawdzę państwu taką ciekawostkę z regulaminu. Według regulaminu walka nie może trwać dłużej niż 8 minut.
zgadnijcie, jak często zdarza się, że walka trwa aż 8 minut? Czy byś się mógł zniepokoił, Moniś, powiedz? No ja spotkałam się z tym raz. A uwierzcie mi, Monika naprawdę od kilku ładnych lat już uczestniczy w organizowaniu piątek. Jak tam? To widzę, Stefan, masz nową tą. Nową czatkę, nową ksywę. Do dwóch wygranych starć walczymy, więc mogą się zdarzyć trzy starcia. Czekamy na drugie. Uwaga, uwaga, uwaga. Mogą być trzy lub więcej, zdarzają się też napisy. No zgadza się, to fakt. W zeszłym roku na Grunwaldzie było 7. Oklaski! Tak, brawo wskazane, proszę Państwa. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Oklaski, proszę Państwa. Teraz w pole wchodzi KS Rycerz oraz Lwy Lublina. A do następnej walki przygotowuje się reprezentacja Warmii i Mazur oraz Zapadnia Baśnia. A walka! Czekamy na sędziów. Czemy, piszczemy. KS Rycerz zwycięża 4-0. 4-0 dla KS Rycerz.